Anna Dymna, 67 l, która od lat angażuje się w pomoc chorymi, potrzebującym, ma naprawdę sporo na głowie. Aktorka nie ukrywa, że czasem jest jej bardzo ciężko. Niebawem przed nią kolejne wyzwanie. Niedawno odebrała nagrodę honorową za kształt swojej działalności w plebiscycie na bizneswoman roku. Reklama Anna Dymna, która jest prezesem fundacji Mimo Wszystko, cieszyła się? Że doceniono jej wieloletnie działania na rzecz poprawy sytuacji osób wykluczonych, budowanie atmosfery sprzyjającej pomocy dorosłym z niepełnosprawnościami. Nie kryła jednak zdziwienia, biznes, którym zajmuje się od przeszło 16 lat, w prawdziwym tego słowa znaczeniu jest irracjonalny. Pozyskuje pieniądze po to, żeby zamienić je na coś wartościowego, na uśmiech i szczęście ludzi, którzy nie potrafią sami sobie poradzić. I obiecuję darczyńcom, że te pieniądze sprawiają, że stają się szczęśliwsi, powiedziała aktorka. Przed jej fundacją teraz kolejne wyzwanie budowa ośrodka rehabilitacyjnego w Lubiatowie. I tu liczę na pomoc, przyznała szczerze. To właśnie oni, sparaliżowani, bez nóg, siedzący na wózkach, zwracają mi uwagę na to, co w życiu jest ważne. Nie tracą czasu, opowiada Anna Dymna. Choć właśnie od swoich podopiecznych czerpie siłę, to aktorka nie ukrywa. Że czasem ma tyle na głowie, że potrzebuje się wyciszyć. Zatrzymuje się, bez względu na to, co się dzieje, czy jestem na planie, czy w teatrze, gdziekolwiek. Siadam sobie i patrzę w niebo. Spoglądam też dokładnie, co się dzieje naokoło, mówi. Takie chwile pomagają jej naładować akumulatory. A ten rok jest pełen nowych, wyzwań. Właśnie zakończyły się eliminacje do 15 jubileuszowej edycji festiwalu zaczarowanej piosenki. Im, Marka Grachuty, której współorganizatorem jest fundacja, mimo wszystko. Anna Dymna ma też inną, ważną rocznicę, pięćdziesięciolecie pracy artystycznej. Od razu dodaje, że nie zamierza szczególnie jej obchodzić. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.